Teleopieka dla osób chorych i starszych to ratujące życie rozwiązanie techniczne, które od ponad 20 lat funkcjonuje z powodzeniem w krajach skandynawskich, Hiszpanii czy Francji. W Polsce na podobne rozwiązanie zdecydowały się Poznań, Opole, Piła i Trójmiasto. To proste urządzenia techniczne monitorujące stan zdrowia i pozwalające na wezwanie pomocy w wypadku zagrożenia życia. Plany na wdrożenie pilotażowego programu Leszczyńska Teleopieka przedstawili zjednoczeni przedstawiciele trzech klubów: Barbara Mroczkowska z PO, Hanna Kotomska z PL18 i Sławomir Szczot z PiS. Program pilotażowy to roczny projekt, który miałby objąć około 30 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jako realizator programu ośrodek miałby wyposażyć grupę podopiecznych w system, który nie tylko monitorowałby stan zdrowia pacjentów, ale pozwoliłby na szybkie wezwanie lekarza czy pracownika ośrodka. Na projekcie w przyszłości skorzystałyby osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle lub czasowo chore wymagające stałego dozoru oraz osoby starsze mieszkające same.